Pan Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować Paschę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie uczniów i przyszedłeś do nich, aby stworzyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i Twoim zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii daje życie światu, pobłogosław ten chleb, pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś dla swoich uczniów. Pobłogosław Boże to mięso, wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę świątecznego wydarzenia paschalnego. Pobłogosław sól, aby uchronić nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się w gronie rodziny, mogli dzielić się wzajemnie radością z tego, że to Ty, zmartwychwstały, jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do uczty wiecznej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty stworzyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.